Sobie, Jasiu, na samym środku tej łąki i dookoła ciebie są same maki czerwone. Całe pole, dzisiaj nie wszędzie czerwone maki. Widziałaś kiedyś tyle maków, czy pierwszy raz? Coś mi umysł tutaj... To przy nie szkodzi. To był tylko mały eksperyment. Dobrze. Mm-hmm. Teraz całą twoją świadomość przenoszę na pięty. Mm-hmm. Poczuj pięty. Łydki, kolana, uda, tyłek, brzuch, plecy, klatka piersiowa, ramiona, kark, ręce, dłonie. Już nie masz czucia i władzy, tylko cała twoja świadomość jest w głowie. Teraz głowa i pierwsze oko. To jest to miejsce, gdzie hinduski malują sobie kropkę na czole. A teraz dotykam tam swoim palcem energetycznym i robi taki lekki ucisk. Czujesz go? Ja teraz wzmacniam ten ucisk jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. Teraz bardzo mocno go czujesz. Ja policzę do 10, ale jak doliczę do 6, twoje pierwsze oko się otworzy całkowicie, aktywuje się, a jak policzę 7, 8, 9, 10, zaśniesz. I przeniesiesz się na 10 od razu na tą łąkę pełną maków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I jesteś wśród maków. Dookoła ciebie czerwone maki. Nad tobą niebo i słoneczko, jest samo południe, środek lata, jest po prostu bosko. Jest pięknie. Ty się odwracasz teraz o 180 stopni i przed tobą stoi wieża okrągła, a naprzeciwko ciebie są drzwi otwarte do jej wnętrza i ty przez te drzwi widzisz schody zabiegowe, takie kręcące się w kółko, jak każda wieża ma. Ja za chwilę zacznę liczyć od 1 do 10, a ty w wyobraźni wskoczysz do środka i będziesz bardzo szybko biegła i musisz bardzo szybko biegnąć, bo jak ja doliczę do 10, ty musisz być na samej górze, a wieża jest bardzo wysoka. Musisz się spieszyć. Ja doliczę do 10 i ty dobiegniesz na samą górę. Ja ci wydam polecenie, a ty go wykonasz. Wykonasz go? Tak. Ruszaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podbiegasz do okna, wyskakujesz i lecisz jak ptak. Robisz takie duże koło. Odwracasz się i powiedz mi, z czego ta wieża zbudowana? Cegła, kamień, drewno czy jakiś inny materiał? Nie, ona jest biała. Biała? Biała. A z czego to ona jest? To jest biały marmur? Czy co to jest? Mówisz marmur i mam marmur. Aha, dobrze, rozumiem, bo jak białe, marmur był najbardziej do tego dopasowany. Dobrze. Ale on to był tynk. Dobrze, też tak zobaczyłem, że tynk, ale chciałem zobaczyć właśnie... Czy sugestia, jak działa? Dobrze, podlatujesz teraz bliziutko, dotykasz gołymi rękami, kładzisz. Czy ten tynk jest gładki, ta powierzchnia, czy szorstka? Szorstka i nagle jak szkło. W porządku, już teraz wiem, co się dzieje. Dobrze. Teraz jak pająk, tak sobie idziesz po ścianie, ciach, 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 na samą górę. Wchodzisz na samą górę, na sam dach, jesteś na samej górze. Jak wygląda tutaj to zakończenie tej wieży? Śmieszne, bo zakończone jest takim kołem, jak gdyby, no nie, kulką, o. Kulką? Kulką, tak. Aha. Kulka. Dobrze. W takim razie rozejrzyj się dookoła i powiedz, gdzie ta wieża stoi? Na łące, w lesie, gdzieś na skałach, nad morzem?
Nie jest fajnie, bo za każdym razem jak mówisz morze, góry, łąka, wszystko to widzę. Więc to jest... Dobrze, w takim razie zrobimy inaczej teraz. I w tym powiedz momencie... mi, gdzie ta wieża stoi? O. Na początku mi się pokazało zboże. Las. Tam gdzieś góra. Taka. Wszystko. To jest tak, że ja sobie sama kreuję, co, gdzie będę widziała. Dobrze, to teraz robimy coś takiego. Że teraz stoisz na tej wieży i nad tobą jest niebo. Powiedz mi, czy są jakieś chmury, czy nie ma? Taka pierwsza myśl. Może, żeby nie mieszało, to najlepiej będziemy korzystać z pierwszego razu. Dobrze. Wszystko, co chcę, to zobaczę. Dobrze. Fiolet, później niebieski, mogę chmurki, wszystko, co chcę. Dobrze, teraz oczyść sobie całe niebo, żeby było czyściutkie, niebiesiutkie, takie czyste, jak najczystsze, gdy nie ma... Jest niebo. Pięknie. Jest słoneczko? Jest słoneczko. Dobrze. Popatrz tak prosto w twarz i powiedz, kocham cię słoneczko. Kocham cię słoneczko. Co ono odpowiedziało? Tak, moja pani. Bardzo dobrze. Widzisz, chodzi o to, że mamy już jedną jasną sprawę. Jesteś panią słońca. Rozumiesz? Tak. Dobrze, czyli już coś wiemy. Dobrze. W takim razie teraz unosisz się coraz wyżej, a teraz bardzo dużą prędkością lecisz prosto do słoneczka. I jesteś przy słoneczku. Stoisz, dotykasz ręką słoneczka i powiedz, jaką ma strukturę, co to jest, z czego się składa to słoneczko. Mam różne wizje na początku. Czy mam niby przyjemne? No dobra, powiem. Tak by przejście, tak bym mogła wejść tam. Dobrze, to wejdź do środka. I jakby zwiedź całe wnętrze słoneczka. Wszędzie pozaglądaj, ty teraz se podróżuj, a później mi opowiesz, a ja teraz prowadzę Piotrusia. Piotruś, teraz przenoszę ciebie do źródełka, na najwyższy poziom, robi ci pełny reset na wszystkich poziomach, a teraz ze źródełka przenoszę ciebie na najwyższy poziom czystej świadomości Joasi i teraz patrzysz na wszystkie poziomy, od góry do samego dołu. Są gdzieś przerwy? Zakłócenia? Zaplątane. Dobrze, rozplątaj to, co tam jest zaplątane. Dobrze. Przepływa już teraz energia pięknie i światło? Dziwnie jakby. Co się dzieje? Pewne miejsce jakby gdzieś uciekało. W którym miejscu? Czekaj, na środku. Zobacz, co się tam dzieje. Gdzieś podłączenie. Dobrze. Odłącz to podłączenie. Całkowicie odłącz. Ale nie puszczaj go, tylko odłącz od Joasi. Dobrze, teraz daję ci zapalniczkę, podpal to podłączenie, żeby się paliło jak ląd. Pali się? I teraz puść, niech leci aż do właściciela. Spali, więc nigdy już się nie podłączy. Spalił się właściciel? I dobrze, teraz zobacz, czy coś jeszcze gdzieś jest. To miejsce załataj po tym podłączeniu energią, zamknij aurę, żeby nikt już więcej się tam nie podłączył. I dalej, coś dalej się dzieje, sprawdzaj. Takie dziwne drgania. Gdzie są te drgania dziwne? No. Dobrze. To teraz dajesz takie specjalne okulary. Widzisz bardzo wyraźnie. Zobacz, co jest powodem. Jakaś niestabilność. Dobrze. Co powoduje tą niestabilność? A takie roztrzepanie, rozrzucenie. Dobrze. Wejdź, ustabilizuj wszystko. I wycisz, uspokój, żeby mój dalej. Także to, żebyś
synchronizował do narodu. Poza prawie to. To się uspokoiło. Dobrze, teraz dalej się przemieszczamy. Gdzie coś jeszcze jest? Teraz są jakiś jakby otwór czy tunel ciemny się pokazał. To jest jakiś portal? Co to jest? Wejdź w ten tunel i zobacz, gdzie on prowadzi. Co to jest? Zbadaj go. Wiele zakrętów ma. Ja teraz słyszałem jasny taki... Nie wiem, czy to pomieszczenie można powiedzieć. Tylko, że ono jest takie zaokrąglone. Takie jakby lej. O co tu chodzi? Co to jest? Zapytaj się tego czegoś. Kim czym jesteś? Kim czym jesteś? Zapasową przestrzeń? Zapasową? A do czego ty jesteś potrzebna, zapasową przestrzeń? Żeby można skorzystać w razie jakiejś niepewności? No tak, ale czy ta zapasowa przestrzeń jest przelotowa, czy ona jest takim ślepym zaułkiem? To znaczy, ona się ciągnie, ale w jednym kierunku. Dobrze. Idź do samego końca. Zobacz, czy ona jest przelotowa, łącząca się z czymś, czy tylko jest taką właśnie ślepą. Teraz mi się pojawiło, że na końcu ona jakoś się tak wygina. Tak. Jakby sama w siebie wchodzi. Zapętla się? Dobrze. W takim razie wycofujesz się stamtąd całkowicie i teraz ten otwór zamykasz. Ja go pieczętuję, blombuję i on już jest nieaktywny. O tym musimy pamiętać. Dobrze. I co tam jeszcze jest na tych poziomach do naprawy? Teraz mi się to pokazało. Nie wiem, jak to nazwać. Takie jakby obręcz. Tak. Jakby takie ani płomyki były, czy coś takiego. I gdzie to jest, w którym miejscu? To jest jakby tak pod kątem, tak przy dole, prawie sam. O co tu chodzi? Dowiedzcie, co to jest, czym jest, dlaczego jest takie rzeczy? To jest nasadka, ale skąd? Ktoś to nałożył, czy Jasia sama? To został nieświadomie nałożony, ale... Nieświadomie, ale kto to nałożył? Kto jest właścicielem jej? Jasia coś przyjęła nieświadomie. A, przyjęła coś nieświadomie. Czy to jest jej potrzebne, czy nie? Zbędne. Zbędne. Jasiu, zbędne rzeczy usuwamy, tak? Dobrze, to ty się tam baw w słoneczku. W takim razie teraz bierzesz to, wyjmujesz tą nasadkę całą z powiązaniami, połączenia ze wszystkim, przenosisz to do centralnego słoneczka, dajesz centralne słoneczko, zjada, spala, znika to, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Dobrze, wracamy znowu do tego poziomu i sprawdzaj dalej. Już więcej nie widzę. Dobrze, w porządku. W takim razie teraz przenoszę cię tu, gdzie jest Joasia, w słoneczku. I teraz tu już będziesz obserwatorem. Joasiu, teraz jesteś w centralnym miejscu, w środku tego słoneczka. Idealnie w środku. Powiedz, co tu znalazłaś, co tu doświadczyłaś w tym słoneczku?
Co tu zwiedziłaś, zobaczyłaś? Znaczy, ja wyszłam tylko na zewnątrz i widziałam, że są różne tunele. Że nie jest tylko jedno wejście. A, że jest bardzo dużo tunelów. Tak, wyszłam tak sobie, ale bo jak weszłam, to jest taki... Nie chciałam dalej przechodzić przez ten tunel. Mhm. Teraz to troszeczkę pozmieniało się, bo też obserwowałam ciało, jak mi to zniknęło, ta niepewność tam, czy te drgania. Mhm. Też i wchodziłam w to, jaka jest różnica, powiedzmy. Tak. I to mi zniknęło właśnie ten tunel, trochę musiałabym na nowo. Dobrze, to poszukaj go, czy on jest, czy on może miał powiązania jakieś z tymi w ciele rzeczami, dlatego może zginął, że zostało to naprawione. Niemożliwe, bo tam się zmieniały. No właśnie, bo też to zauważyłem. Tak, że ja nie widziałam się tylko samego, tylko w tym momencie, jak Piotrek zaczął tam coś czyścić, to tak. Też wchodziłam w różne rzeczy. Bardzo dobrze, ale też zauważyłem, że gdy on tam naprawiał na tych poziomach, te połączenia rozwiązywał tam te rzeczy, to zauważyłem, że w twojej przestrzeni bardzo dużo się działo zmian. Bardzo dużo zmian się działo. Oczywiście korzystnych, dlatego że tam działo się różnych rzeczy. Dlatego tak sobie pomyślałem, że trzeba będzie właśnie zrobić to, co żeśmy zrobili na tych poziomach, połączeniach, żeby u ciebie tam przywrócić do pierwotnego stanu. I teraz... To jest się wprowadza z powrotem, jesteś w środeczku, w centralnym miejscu tego słońca. W samym środeczku. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Ogromna. Dobrze. To się zmienia również, bo... No, wiem, tak. Jest taka jakby płynna sceneria. Dobrze. Słuchaj, Jasiu, chciałabym, żeby cię słoneczko oczyściło tutaj, w środku. Tak. Poproś słoneczka, żeby cię całkowicie oczyściło, uwolniło ze wszystkich emocji, energii, programów, rzeczy szkodliwych, paszkwili, pierdół tych wszystkich. Poproś go o to. Mówić? Tak, powiedz to na głośno. Bo wszystko, co powiesz, czego chcesz się pozbyć, gdzie ty byś mówiła, ono będzie zabierać i od razu spalać, tak żebyś to widziała. I po kolei. I jedziemy. Kochane słoneczko, oczyść mnie ze wszystkiego, co jest mi niezbędne, co mi przeszkadza w tej chwili. Wszystko, co zostało kiedykolwiek nałożone przez kogokolwiek, przez cokolwiek, co uważasz za stosowne. I co się dzieje? Jak to wygląda? Te usuwania? W ogóle już przy tym było mi gorąco. W tej chwili po prostu ja takie fale czuję zawsze, że coś schodzi i mam zauważyć, że to jest wszystko, że widziałeś. Tak. No. Po prostu tak ta fala przeszła przeze mnie i dokładnie. To zostało oczyszczone. Dokładnie. Myślałam, że będzie bardziej spektakularna. No tak właśnie trochę, nie. Trochę jestem zawiedziony. No bo to jest takie proste. Ale słoneczko, tak, słoneczko no, tam ma taką moc, że tam nie będzie się bawić po ziarenku wybierać. Bardzo dobrze. Podziękuj mu za to, że cię oczyściło ze wszystkiego. Dobrze, teraz wychodzisz ze słoneczka i lecisz w stronę ziemi. Dolatujesz teraz do plaży, lądujesz na plaży słonecznej, gdzieś na południu. Piękna plaża, czyste morze, czysta woda. Bajecznie po prostu, bardzo ciepło. Jak to się mówi, środek lata jest samo południe. Stoisz na tym piasku, ten piasek jest nagrzany do metra. Jest bardzo gorący, ale dla ciebie jest bardzo przyjemny. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy już byłeś na tej plaży, czy jesteś pierwszy raz. Pierwszy raz, tylko jest mały problem, bo jest tam tak gorąca, że ta plaża w tej chwili się taka wydaje chłodniejsza. A, dobrze, podnoszę temperaturę plaży do temperatury twojego ciała. I teraz ci jest bardzo cieplutko i przyjemnie. Taki stan błogości. Delikatny wiaterek na ciebie dmucha, ale on jest tak ciepły właśnie, że czujesz, że to jest takie ciepełko. Ale w stopy mi i tak jest chłodniej. Dobrze, nie szkodzi. Ja teraz przeniosę ciebie do tego czasu, w którym wydarzyło się coś i powstał program zimnych stóp. Nieważne dlaczego. Przenoszę cię tam i tam jesteś. To jest to życie, Jasiu, czy inne? Jak wyglądasz? Kim jesteś? Kobietą, mężczyzną, dzieckiem? Widzę nogi, jak gdyby jakiegoś stwora. Jak gdyby jakiegoś ptaka dużego, czy coś w tym stylu. Tak?
Nie wiem, jak to opisać. No dobrze, ja to widzę. No dobrze. I co robisz? Stoję tylko. Tak, tak. Ale jak stoisz? Na ziemi, w wodzie, w bagnie, gdzie? Dalej na piasku. Dokładnie tak jest. Kombinujesz tu. Tak, tak, ale, tak, ale, muszę, ale muszę zobaczyć, jak ty sobie radę. Tak, bo ty mi mówisz bagno, to wszystko widzę. Tak, tak, ale ja wiem, ale ja chcę, żebyś ty dokonywał dobrego wyboru, rozumiesz? Prawdziwego. Mm. Żebyś nie dała się wmanipulować. I bardzo ładnie. Pierwsze, co zobaczyłem, stoi wielkie ptaszysko z łapami. Mm. Można by tak nazwać ptaszysko na jakimś piachu. I stoi sobie te szpony takie wielkie. Tak, dokładnie. Podobne takie łapy ma chyba kogut, takie czerwone, te struktura i takie szponiaste, bo inne jakiś ptak. Przecież wiesz, to są brązowe, bardziej mi to pasowało na brąz. Na początku wziąłem brąz. Wiesz, u mnie brąz, a czerwone to jest niewielka różnica. No dobra. Tak, tak, ale masz rację. Dobrze. Ja tak... mam wrażenie, że ty mnie testujesz. No. Nie. Spokojnie. Tak. Wszystko jest dobrze, tylko mi chodzi o to, że ja chcę, żebyś ty odczytywała prawidłowo. Rozumiesz? Wiem. Dlatego ja ci podaję takie rzeczy, ale w porządku. Wiem, ale ja ciebie nie testuję, tylko sprawdzam, bo chcę, żeby badanie było wiarygodne. Dlatego, że jak wejdziemy do poważniejszych rzeczy, tak, to chcę, żeby grało. Dobrze, w porządku. W takim razie teraz ja przesuwam w czasie wszystko po to, żebyś zobaczyła, co się dzieje z nogami tego ptaka. Ja widzę tylko nogi i widzę tylko dolną część jego jakby brzucha, nie widzę góry, to nawet nie wiem, co to jest za ptak. Tak by mi drgało i kręciło się coś takiego, nie wiem, tak by ciężko mi to opisać. Dobrze, przyspieszam w czasie do przodu. I co się dalej wydarza? Bo chcę wiedzieć, z czym jest związane te zimne stopy. Ale ja w życiu nie mam zimnych stóp. Dobrze, dobrze. Ale w tej chwili. Okej. W tej chwili, skoro stałaś na gorącym piasku, na plaży, miałaś zimne stopy, więc dlatego chciałem się dowiedzieć, jaki program się odzywa. Co stoisz tam cały czas? To, że nie są stopy, to się wszystko zmieniło. Teraz jak wygląda? To, że nie stopy, tylko jakieś pale. To nawet nie pal. Taki dwa, nie wiem, ułożone obok siebie i nie wiem dlaczego. Coś to jak gdyby jak trawa jest, jak wieje tak fajnie i ta trawa się układa, czy tak faluje sobie. Coś takiego widziałam. Tak. Nie wiem, czy to jest trawa. To się zmienia zawsze. Jest to możliwe, że wszystko nielogiczne, prawda? Właśnie. Znowu zaczyna się takie przeskakiwanie. Tak, i to tak. Piotru, co się dzieje tam w przestrzeni, Jasi? Coś na nogach czuję w ogóle, takie drgania. No właśnie. Co jakiś czas. Teraz, przestało. O, jest znowu. Tak by coś... Nie ma. O, jest. Dzień dobry, coś tam się pojawia, znikało. Mhm. No, ruchać. Tak, to jest... O, jest. Dobrze, ja zamrażam to. Mhm. Jest zamrożone. Co to jest? Jak to wygląda? Coś świecące. Dobrze, chwyć to, Piotruś, dwie ręce, całe z powiązaniami połączone ze wszystkim. Podnosisz do góry i przyjrzyj się temu, co to jest. Jakiś świecący owad, czy coś takiego? Dobrze. Czyli jakiś pasożyt energetyczny. Z tego, co tu... Jedziesz to dalej znowu. Dobrze. Ciągle. No spokojnie. Zamrażam to. Wszystko, co tam jest, widoczne, niewidoczne, ukryte, wszystko zamrażam, to wszystko teraz. Bierzesz, Piotruś, razem, zabierasz z nóg, wszystko ściągasz na wszystkich poziomach, wszystkich ciał i zmysłów, zanosisz to do słoneczka, słoneczko to zjada, spala, to znika, nie istnieje, nie istniało i nigdy istnieć nie będzie. Jak Joasiu jest?
No co się dzieje? Dobrze, Piotruś. To było połączenie i tak by coś... Tak, tak, dobrze, bo to są warstwy. Zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Piotruś, teraz daję ci okulary prawdy związane z tym, co tam Jasia czuje. I z tym wszystkim, co nam jest na nogach. Dostają do perfekcji na wszystkich poziomach tego istnienia i w nieskończoność poza. W całej nieskończoności. I zobacz, co tam jest. Coś wyrastało? Jakby coś wyrastało? Jak to wygląda? No takie... Powiedzmy, jakby taka roślina. Czekaj, czekaj. Ja przenoszę teraz Joasię i ciebie do tego miejsca, kiedy wydarzyło się to coś i to coś zaistniało. Obojętnie, kiedy to było. I jesteście tam. Gdzie jesteście? W jakiejś dżungli. Dobrze. Kim, czym jest Joasia? Jakimś zwierzęciem. Dobrze. I co się dzieje z tym zwierzęciem? Jest okaleczony. Tak. No i właśnie coś zaczyna infekować się. Teraz mi pasuje. Dobrze. W takim razie, Jasiu, chciałabyś, żeby to się nie wydarzyło? Dobrze, ja wycofuję do tego momentu jeszcze, gdy to zwierzę nie jest okaleczone. I gdzie ona jest teraz? No stoi. Dobrze, teraz odwraca się w drugą stronę i wycofuje się stamtąd. Całkowicie się wycofuje, więc skoro nie jest w tym miejscu, to coś się nie wydarza. Nigdy się nie wydarzyło. I to zwierzę jest do tego wolne, czyli ja się zwolna. I ja tam wyczyszczam to wszystko, co się mogło wydarzyć, wymazuję je przez wszystkie życia aż do chwili obecnej. I teraz ze wszystkich ciał, zmysłów zdejmuję te zapisy do słoneczka. Słoneczko to spala, to znika, nie istnieje, nigdy z nic będzie. Ja się z tego wolna. Jak wyglądają nogi, Piotruś? No to coś zaczęło umierać. Dobrze, poczekamy aż całkiem to zniknie. No obumarło, ale jakby takie zostały kawałeczki, można powiedzieć. Oczyszczone, całkowicie. Teraz daję ci takie lekarstwo i po oczyszczeniu zdezynfekuj to. Zabandażuj. To się pięknie goi. Zamyka się rano wszystko i bandaż sam odleci. Jest tak? Dobrze, w porządku. Jasiu, co teraz czujesz na nogach? No, zniknęło, bo znowu. Coś tam pulsuje tak sobie czasami. Czyli zniknęło i się pojawiło? Moment, potem. A dalej. Tam dalej pulsuje na stopie, koło stopy, tak. Dobrze. Lewej. Piotruś, teraz zobacz, skąd to się bierze, skąd to płynie ta informacja do nóg. Jakby się coś na chwilę otwierało, jakby taki impuls przeskakiwał i się zamykało. Dobrze. Ja teraz otwieram to miejsce, wejdź tam, zobacz, skąd to idzie. Skąd to idzie? No jest to jakaś przestrzeń. Tak, i co to jest? Właśnie nie wiem, to jest tylko, że ciągle jakby coś przeskakuje. Dobrze, ja bym chciał, żebyś ty zobaczył. Skąd to wszystko się bierze? Skąd to idzie? Te wszystkie impulsy. Przeskakiwania, odczucia, to wszystko, teraz. Ja teraz przenoszę cię tam, skąd to się wszystko bierze. I tam jesteś. I gdzie jesteś? Teraz mi się ukazało coś jakby kręgosłup, czy coś takiego. W którym miejscu w kręgosłupie jest coś? Takie dwa punkty są. Tak się mi na czerwono zrobię dwa punkty. Dwa punkty na czerwono?
stany zapalne jakieś, cholera się zrobiły. Dobra. Usuwamy, Joasiu. Jasne. Dobrze. Piotruś daje ci teraz lasery z energii Joasi, jej istnienia. Wzmacniam te lasery jeszcze mocniej i teraz wytnij te punkty. Wszystko, co uszkodzone, a tą tkaneczkę, komóreczkę wytnij. Ja to wrzucam do słoneczka, słoneczko to zjada, spala, to nie istnieje, nie istniało, nigdy się nie będzie. A teraz tym laserem zdezynfekuj to miejsce, jedno i drugie, aż do samego początku, do najgłębszych warstw. Teraz odbuduj nową tkankę, zamknij aurę i już jest i dalej. Dobrze. Skoro usunęłeś te punkty, z których to wszystko wychodziło, to zobacz, czy teraz tamto jest, czy już tego nie ma. Nie widzę rąku. Dokładnie. Tak, bo tak byśmy nic nie zrobili, bo cały czas, co myśmy tutaj robili, to sobie przywodziłyby nowe. Właśnie zobaczyłem, że to wypływa skądś. I to jeszcze tak cwanie, otwierało się coś, wyskakiwało i zamykało. Paranoja jakaś, myślę sobie, co jest. A to problem taki. I ten program by nas tu Pan Bóg robił. Dobrze. Ja teraz, Piotruś, przenoszę ciebie do tego prawdziwego problemu, który ma Joasia. Prawdziwego. Żadne podmianki, żadne podrzutki, to co nam przed chwileczką ktoś serwuje. Bo się zaraz wkurzę i będzie gorzej. Teraz przenoszę cię do prawdziwego problemu. I gdzie jesteś? Co jest prawdziwym problemem u Joasi? Się kazało. Tak? Jakby ołtarz czy coś takiego. Z takim czarnym, wielkim kamieniem. Takim obrotowym czymś. Jaki to związek ma z Jasią? Przysięga. Że? Będzie służyć. To jest właśnie chyba najgorsza forma. Wszędzie zauważyłem, gdzie są przysięgi, gdzie są jakieś śluby, to to cholerstwo najbardziej zniewala ludzi i największy obzamek. Dobrze. Jasiu, przenoszę cię tam, teraz, gdzie Piotruś był i jesteś tutaj. Rozpoznajesz to miejsce. Na początku mi się pokazało. Księżyc na początku, czy nie wiem. To nie był jakiś rytuał? No tak wygląda, że jakiś rytuał. Na początku i to ołtarz, to wydawało mi się takie malutkie, ale to jest ogromne. Takie. To jest ogromne i do tego jeszcze to, co tam się działo, to działo, ale jeszcze jest twoja przysięga. Chcesz, żeby wycofać tą przysięgę, to z niej zrezygnować? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli twojej ja łamię tą przysięgę, rzucam na ten ołtarz i ta przysięga powoduje, że występuje ogień, który wszystko spala i wszystko niszczy i znika wszystko. Nie było, nie ma, nie będzie. A ty jesteś wolna od tej przysięgi. Teraz we wszystkich życiach twoich, aż do chwili obecnej, ja wszystko czyszczę, zmieniam. Ponieważ się to nie wydarzyło, więc nie ma śladów. I teraz w tych wszystkich twoich ciałach, zmysłach oczyszczam, wyrównuję, robi się spokój, cisza. Powiedz mi, poczułaś jakąś ulgę? Tak. Bardzo dobrze. Dobrze. Piotruś, teraz dalej szukasz. Co jeszcze jest takich najważniejszych, prawdziwych powodów, które przeszkadzają Joasi w tym życiu? Szumisz nawarstwienie problemów jakich. Nawarstwienie problemów. Dobrze. Gdzie się te problemy skumulowały? Jakby to tuż za Joasią one są, tak. Dobrze. Ja teraz takim specjalnym sprayem sikam po nich, zamrażam te wszystkie problemy
Jasiu, mamy to spalić. Zamrożone, chwytam je, daję do słoneczka. Słoneczko przejmuje swoimi rączkami do buzi, zjada, spala, znika, nie istnieje, nie istniało, nigdy istnieć nie będzie. A ty jesteś, Jasiu, od tego wolna. Poczułaś ulgę jakąś? Tak. Pięknie. Piotruś, następne, co jest poważne, szukaj. Teraz mi się pokazał taki kołowrotek z liną. Dobrze. Przenoszę ciebie teraz do tego czasu, Joasie. Do tego czasu, w którym się coś wydarzyło i powstał ten program. Obojętnie kiedy. Przenoszę i jesteście tam. Kim Joasia jest? Marynarzem. Marynarzem. I co się dzieje? Jakiś wypadek był. Jaki wypadek? I co się stało? Był podnoszony jakiś ładunek czy coś. Co się stało, Joasi? Joasi, nic się nie stało, ale to komuś bliskiemu, Joasi, coś się stało. Z tego powodu, tak? Mhm. I jaki to wpływ ma na Joasię? No jakby takie poczucie winy. Mhm. Dobrze. Joasiu, oczywiście chcesz, żeby to wycofać. Dobrze, wycofujemy ten moment. Teraz są wszyscy, Joasia i ten bliski znajomy, wszyscy są przed tym zdarzeniem. I teraz Joasia nie bierze udziału, ani ten jej bliski znajomy, tylko inni marynarze robią to, ale nie popełniają żadnego błędu i nic się nie wydarza. Skoro nic się nie wydarza, to ja wymazuję tamto zdarzenie. Wszystkie tam poczucia winy, kłopotu, zmartwienia i całego tej historii ze wszystkich żyć aż do chwili obecnej teraz zdejmuję ze wszystkich ciał i zmysłu Jasiu do słoneczka. Coś, kto to spala, to nie istnieje, nic nie będzie, a Jasia jest do tego wolna. Jak teraz to wygląda? No, zniknęło. Zniknęło? Dobrze. A jak ty to, Jasiu, odczułaś? Ja to tak odczuwam, że jeszcze trochę tak to jest, co zniknę. Spokojnie. Czy tak unoszę się coraz bardziej? Dobrze, dobrze, spokojnie. Wszystko zaraz będzie dobrze. Jest okej. Okay. Ja wiem, o co chodzi, tak, ale ja wiem, o co chodzi. Bardzo dobrze, unosisz się dlatego, że powiem ci, rozerwaliśmy łańcuszek. I dlatego zaczynamy cię uwalniać. Co najgorsze z tego, co widzę, to już poszło. Teraz tylko chcę, żeby coś mi nie umknęło. Dobrze, Piotruś, co następne jest? Sprawdzaj. To jest taki z tych bardzo poważnych rzeczy, które Jasi przeszkadzają i ciągną się za nią. Teraz coś bardzo dziwnego mi się pokazało. Co to jest? Takie coś jak płomień, ale jakby sztuczny płomień. Dobrze, przenoszę cię do tego czasu, ciebie i Jasię, kiedy to się wydarzyło. Jesteście tam. Co się tu dzieje? Że była jakaś zabawa z ogniem, ale... bo było taki sztukmistrz ognia, co tam pluł ogniem i coś takiego. Tak. I jakby Jasia chciała go ponaśladować. I co się stało? I gdzieś pożar jakiś wybuch. O co tu chodzi? Nie jestem pewien, ale to chyba... Tak? I jakby to wychodziło, to naśladowanie. Ale ktoś chyba jakby był zazdrosny. I on podłożył ten ogień. Dobrze. Jasiu, możemy to wycofać? Tak. Wycofujemy to wszystko. Do początku. Ten sztuczmistrz robi te sztuczki. Jasia za jego zgodą i pod jego taką obserwacją robi teraz te sztuczki według jego wskazówek. Wszystko jest bezpieczne i to coś się nie wydarza.
To ktoś nie ma możliwości tego zrobić, nic się nie wydarza i wszystko się dobrze kończy. A ja tam to wszystko wymazuję aż do chwili obecnej i w tej chwili wszystko zdejmuję ze wszystkich ciał i umysłów. Ja się do słoneczka, słoneczko spada, to znika, nie istnieje, nigdy nic nie będzie, a ja się zwolnę. Czujesz, Jasiu, że coś się opuściło w łukach? Bardzo dobrze. Zobacz, wszystko się naprawiło? Dobrze. Czy jeszcze jest coś? Jakby coś było, ale zniknęło. Dobrze. W takim razie ja to przywołuję i to stoi przed tobą. Co to jest? Drewniane drzwi. Zapytaj się ich. Dlaczego pojawiłyście się i zniknęły? O co chodzi? No bo już został rozwiązany. A, no dobrze. Jakiś problem wyjścia, dobra. W takim razie je odsyłam. One znikają i nie istnieją. Czy jeszcze coś jest? No nie dostrzegam. Dobrze. Obserwuj teraz, co się będzie działo dalej. Jasiu, co byś jeszcze chciała, żeby zrobić? Co chciała? Chcesz mi wytłumaczyć, co się dzieje, co sama robimy? Bo ja nie wiem, jakieś takie miał opcje, że czy widziałam jakieś chmury, jakieś światło i coś się usunęło. Ale nie wiem, co to jest, nie rozumiem. Widziałeś to, Leszku? Coś takiego jakby gnęło, jakby coś na tej zasadzie, co wcześniej Piotruś powiedział. Jakby jakaś konsekwencja, która zniknęła, została. Aha. Tak, czyli. Przy okazji też, ja to inaczej troszeczkę widzę, no nie? Tak, ale ja to zobaczyłem, jakby to coś się rozwiązywało i teraz właśnie końcówka tego rozwiązywania jakby była, bo jakby tego początku już nie widziałam. Początek był rozpuszczony, tylko końcówka, jak wpadła w rozpuszczenie. To bym nawet mógł powiedzieć, że to mógł być fragment tych drzwi, bo jak wtedy je odprowadziłem, kazałem odejść, to właśnie widziałem ten łuk i tutaj taki kawałek łuku, takiej końcówki. Myślę, że to jest to. Jak się czujesz teraz? Jest mi gorąco. Jest mi bardzo gorąco. Bardzo dobrze. Ja teraz policzę do 3 i temperatura spadnie do 36,6. 1, 2, 3. Już masz normalną temperaturę. Już cię schłodzi. Jest okej? No, tak wewnątrz, tak, ale te ręce i... Ja wiem, bo to wszystko było rozgrzane bardzo, ale powiem ci teraz, co się wydarzyło. Tak. Gdy myśmy tam rozerwali ten łańcuszek tej blokady, bo tam był pewien system. I wtedy udało nam się iść dalej. To, co tutaj z Piotrusią, żeśmy tam usunęli, naprawili, to w tym momencie twoja energetyka wzrosła ciała. A, to nie tylko tak to... Nie, nie. Energii, tylko ciała też. Tak, energetyka wzrosła, ciała też i dlatego zrobiło ci się gorąco. Mnie to w tym momencie ucieszyło, chociaż ja nie zwracałem na to uwagę, bo to nie miało tutaj znaczenia bardziej te problemy, które były, ale sam fakt, że temperatura twojego ciała wzrosła, to znaczy, że nastąpiła pewna stabilizacja. Te blokady, które trzymały, została energia uwolniona i poszła na całe ciała wszystkie. Rozumiesz? No to się ustabilizuje. Ja się nie przejmuję. Się ustabilizuje, tylko tyle, że teraz już możesz odczuwać jakby takie więcej energii, takie więcej ciepłoty, ale to dlatego będziesz odczuwać, że teraz potrzeba troszeczkę czasu na stabilizację, żeby to się ustabilizowało. Znaczy, bo był okres właśnie, że chyba w tamtym tygodniu, że właśnie zawsze mi było gorąco i w pewnym momencie odczuwało się od mnie zimno. Dlatego, że miałaś te blokady. Gdy ruszała twoja energia na blokadę i robiło się zimno. Aha, w ten sposób. Tak, w ten sposób. Już przypuszczałam, że to myśl o kształty i tak dalej. Nie, te myśl o kształty to były takie podrzutki. Aha. Dlatego one nam to przeszkadzały. Ja szukałam, bo ja tak szukałam właśnie, czy moi bracia, czy coś, że to czego nie, 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 nie. To takie, ponieważ masz jakby poważniejsze sprawy, to z powodu tych poważniejszych spraw
powstały takie pierdółki, które zaczęły ci zawracać gitarę. O, jakby to powiedzieć. Zaczęły ci przeszkadzać i zaczęły cię odciągać od tych poważnych rzeczy. Rozumiesz? Tak. Dlatego ja z początku podchodziłem do nich poważnie, potem zobaczyłem, że to są mniej istotne rzeczy. Zgłębiliśmy z Piotrusiem głębiej i wtedy okazało się, że gdyśmy tam usunęli ten tunel, te przejścia, te rozkorcie, pousuwaliśmy zbędne rzeczy, które się potworzyły. Ja oczywiście bardzo dobrze wiem, o co chodzi, ale dlatego je pousuwałem, pozamykałem, pokończyłem, żebyś ty bardziej stała się taka w energetyce, w działaniach bardziej konkretna, wiesz? Także. Bo tobie tego brakowało, takiej pewności, takiej stanowczości, takich rzeczy. Tak. I teraz będziesz to miała. Tak, tylko że jak wiesz, to już nie w mojej głowie, tylko w życiu zaczęło się dziać dziwne rzeczy, powiedzmy, czy urzędy celne, czy... Mówiłam o tym, czy wiesz? Nie. No teraz właśnie przed wyjazdem miałam takie sytuacje, że musiałam przywieźć zaświadczenie o akcyzy. Pojechałam tam, okazało się, że nie mogą sprawdzić, zniknęło nagle. Hmm. Takie sytuacje, czy samochód nagle się psuł, czy... No to chodziło o to, Jasiu, żebyś tu nie przyjechała. Rozumiesz? Ja wiem, ale, to ale chodziło nawet wczoraj nie miałam odpalić samochodu dopiero dania. Tak, tak, tylko chodzi mi o to, że, bo tutaj masz nagrane to wszystko, tak. Ten moment, który żeśmy tu pracowali, bo tu mogłaś dobrze nie słyszeć, bo Piotr mówi dość cicho. Nie, dobrze słyszę. Tak, no to świetnie. W każdym bądź razie ten moment, w którym ja powiedziałem, przenoszę cię do prawdziwego powodu, to jakbym odciął te wszystkie pierdółki. I wtedy żeśmy to rozwiązali i dopiero zaczęło się coś dziać. Zaczęły się pojawiać te rzeczy, które są prawdziwe. A które są ważne. Akurat. Które są ważne, tak. I tam były trzy rzeczy. Mhm. Ta odskocznia, ten taki fałszywy tunel, takie, że jak... A nie chcesz powiedzieć, co było? To było tak, zbudowałaś sobie taką ucieczkę w bok, że w razie, gdyby coś nie wyszło, to ty tam sobie uciekniesz. Tak, ale on w życiu. Tak, ale on jest ślepy, dlatego ja go oczyściłem, zamknęłem go, żebyś ty nie traciła czasu. Żeby nie było tej niepewności, że dokładnie. I wtedy dopiero zaczęło się prostować i to żeśmy porobili. Ale właśnie te wszystkie pierdółki, które są tobie przez umysł podrzucane, zostały nam podrzucane. Ja niczego nie lekceważę, więc wziąłem to poważnie, ale widzę, że tu nie ma co robić poważnie. Trzeba po prostu zrobić. Tym bardziej, że ty jesteś teraz trzecim przypadkiem, który właśnie umysł podrzuca pierdółki. Tak. Czyli już teraz zaczynam zauważyć, że jest inny system umysłu, zaczyna jakby zwracać. Bo z Agnieszką się zaczęło, ponosiło mnie trochę za nos, pociągało, wkurzyłem się później, ale próbowałem to zrozumieć. Nie chciałem na samym początku od razu podejść do tego, że to są pierdoły i derdy małe, więc dochodziłem do sensu, zrozumiałem i u ciebie zrobiłem to samo, mimo że nie chciałem się ustawiać, więc dobra, w porządku, patrzymy, a to widzę, że to jest podrzucane. Mówię, skąd to idzie, wchodzimy, rozumiesz? I jak ja już się upewniłem, jak to jest, zlikwidowałem to miejsce, to automatycznie już tobie nie jest podrzucane. Skoro ty mówisz, że nie jest ci podrzucane, ja widzę, że nie jest, Piotruś mówi, że nie jest, to wtedy ja już wiem, że to były pierdółki, to teraz bierzemy się za coś poważnego. Bo jeżeli nie weźmiemy za coś poważnego, to znowu umysł coś wykombinuje. Rozumiesz? Myślę, że jest zrobione. To, co było najważniejsze. A teraz? Myślę, że tu już jest koniec. Koniec? Tak, tu jest koniec. Najważniejszą było rzeczą to, żeby ci uformować ten kształt, dlatego że ty z tej prostej drogi zrobiłaś bardzo kręte rzeczy, powyginałaś to wszystko, jakbyś tak i chciała, i nie chciała, i się bała, i nie wiedziała co, i bardzo pogmatwałaś. I powstało bardzo rzeczy. Myśmy to wszystko pozamykali, wyprostowali i teraz masz prostą sprawę. Teraz po prostu tylko wrzuć na luz i wszystko się ładnie będzie naprawiało. Tak, a to, co dzisiaj widziałam w tej sesji grupowej, to jest prawda? Ale nie zwróciłem uwagi, co tam widziałaś? Jeżeli chodzi o sen. O sen? Tak. Nie wiem, jeszcze muszę... To teraz, ja teraz powiem. Sen było pokazane dokładnie, gdzie... Znaczy, nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest sen, czy to jest właśnie iluzja. Że to, co ci mówiłam o resursie częstotliwości, czasami... To jest tak, jak gdybym zbierała informacje tutaj, stąd, w czasie snu wracała do domu i przekazywała dalej. Słuchaj, odbierasz częstotliwości z tego, co widzę. Tak. Odbierasz, tylko to nie ma wielkiego znaczenia. Wiesz?
Dlatego, że możesz to po prostu, jak mówię, brzydko osikać. Aha. Rozumiesz? Dlatego, że jesteś wykorzystywana wtedy, jeżeli się tym zajmujesz. Więc aha, wywal to w cholerę i jak więcej coś się takiego działo, to w ogóle nie reaguj na to. Aha. Dlatego, że no, będziesz narzędziem. Po co ci to? Aha. I tak samo, tylko że to później było tak, że... Bo tutaj wiesz, o co chodzi, o kogo mi chodzi właśnie. Tak, tak. Że tak, gdybyśmy... On też po części był tam i później kreowaliśmy właśnie w tym śnie swoją iluzję. Ja rozumiem. Się tylko... świetnie bawiliśmy tam. Tak, to właśnie to jest to, wy się możecie świetnie bawić, to jest fajna sprawa, tylko nie służcie nikomuś innemu, tylko sobie. Czyli jeżeli przychodzą do ciebie jakieś informacje, które próbują cię wciągnąć w swoje gierki, to wywalaj to wszystko w cholerę. Rozumiesz, bo to jest bezsens, bo będziesz tracić energię, będziesz tracić uwagę. Nie, będziesz... właśnie, bo ja tego nie rozumiałam, tylko popytam się teraz, bo... Dlatego bo ja właśnie jakby musiałem się przełączyć na to, rozumiesz? Bo tak, rzeczy, które ciebie dotyczą, ja widzę, wyłapuję. Jeżeli coś jest, ktoś się podpina, coś prowadzi, ja to od razu odrzucam, bo ja nie chcę w to wchodzić, bo po co mi to? Szkoda mi czasu. Mhm. A teraz to samo na przykład, co się stało w Gierałtowicach, te różne istoty, to po Makowie parę dni później. Jak ja to mówię, to nawet Artur to widział właśnie, że coś takiego stworzyły, że krąg jak gdyby, który wysłały impuls, nie wiem, światła przez moją głowę jak gdyby, parę, i to się zaczęło kręcić jedną w jedną stronę, drugą w drugą stronę. Co to było? Czy to są... Wiesz, że to było, ale nie... Tak, właśnie dlatego chciałam z tobą rozmawiać czasami, bo są rzeczy się dzieją i ja tego nie rozumiem, czy to jest... Ktoś, znaczy ktoś coś, bardziej coś, próbuje wykorzystać twój potencjał, tylko to jest. Tak. I ja wpadłem na fajny pomysł, ponieważ ja mam troszeczkę głowę przemęczoną. Ja wiem i nie chcę... Ja namierzam to, ale wiesz, ale to korzysta z okazji, że ja jestem przemęczony. Ale ja mam, Jasiu, pomysł. Ja to zrobię inaczej. Ja przyjadę do domu, ty mi się odezwiesz na Skype'ie, ja z Kasią zbadam tą kwestię. Tak. Rozumiesz? Dlatego, że teraz mam głowę tak rozwaloną, ja wiem, a jeszcze mam dzisiaj Zosię i jutro Martynkę, z którą mam też problem i z którą też będę robił z Kasią, dlatego, że i ja, i Piotruś jest w temacie już, więc super, już jakby może być inna sytuacja. Ja jestem przemęczony, ale ja z Kasią zrobię ciebie, zrobię Martynkę i zrobię Wojtka. Tak. Ja to muszę zrobić dlatego, jakby z innego punktu musi Kasia spojrzeć. Tak. Rozumiesz? Tak, wiesz, u mnie się bardzo dużo rzeczy dzieje i na przykład nawet takie wyjazdy... Ja widzę, tylko że ja muszę ci dokładnie podać, co się dzieje dla ciebie, w czym ty bierzesz, co jest z tobą związane i co nie jest z tobą, żebyś ty wywaliła. Tak, żebym była ostrożna, bo ja nie wiem. Ja w tej chwili po prostu dzieje się dobrze, jak widzę tam, że dziecku powiedzmy to coś tam przeszkadza. Tak. To co na przykład zasypiałam i widziałam istotę, co coś rozsypywała nad nim i to ja to usunęłam, tylko... Tak. To właśnie jest dużo takich momentów, czy nawet jakieś myszy w Ostrawie, szczury, po prostu nie wiem, co one ode mnie chciały. To wszystko energetyczne pasożyty. Pasożyty, no dobrze, tak mogę tam pomóc i tak dalej, ale wiesz, nawet co się dzieje przez tą Kasią, ja budzę ludzi. Ja wiem, ale pamiętaj jedną rzecz. Ale ja to robię automatycznie. Ja cię rozumiem, tylko pamiętaj jedną rzecz. Nie dawaj się wkręcać w jakieś pomoce, jakieś bytom, istotom, bo oni cię będą tylko cały czas wykorzystywać swoją energię. Znaczy, tu mam problem z Arturem, bo on się budzi, puścił jedno, ale ja nie wiem, czy on to nie jest tak, to nie jest gra, żeby mnie dalej ściągnąć na dół. Może być tu, bo tak bym mógł powiedzieć, że coś przez niego próbuje tobą manipulować, przez niego. Mhm. Ale to też muszę zbadać to z Kasią, tak, i właśnie, bo nie chcę się sugerować. Wiesz, bo ja powiem tak, puściło 3 tygodnie temu, wiesz, nawet pisałam do ciebie właśnie, co mówiłam, że puściło to, co ty przerabiałeś w styczniu i on by to było z tym dobrze, z tą samotnością i tak dalej. Tak. I on się wystraszył i to puściło, ale jest w nim bardzo dużo zazdrości, taki, to jest, ja to wyczuwam. Mhm. Ja już nie wiedziałam, czy to możliwe, że coś ode mnie, ale jak siedział ze mną, może nie wiem, czy wejdziesz w to, to ja wyczuwałam, co się dzieje w nim. I on to widzi. Ale ja też to widzę, że jest pewien rozdźwięk między wami, jest inna energetyka twojej. I on się budzi i on nawet prosił o oczyszczenie, żeby ale go tam wrzucić. Ale on ma właśnie podniesioną jakby... To nie jest energetyka, tylko to jest jakby podniesione ma... Jakby to powiedzieć, to jest podniesione... To jest coś takiego, jakby...
miał niskie wibracje i podniesione te niskie wibracje. Tak, to tak jakby mnie chciał oszukać, tak, że jest wszystko w porządku i po prostu przez niego, on jest nieświadomy, manipulować. Ale pierwszy raz coś takiego widzę, żeby były niskie wibracje podniesione, tak, ale to tak trzeba określić. Tak, ja to tak wyczuwam, bo wiesz, tutaj ja mam porównanie akurat w tej chwili i ja widzę, co się dzieje i ja wiem, jak się czuję, jak jest wszystko w porządku, a jak on jest po prostu wykorzystywany w tej chwili, on ma bardzo duży problem, ale ja myślę, że to jak gdyby coś takiego ciemnego dalej jeszcze ma, znaczy już traci tę kontrolę, ale... Przypomnisz mi? Mhm. My zrobimy z tobą i zrobimy Artura i sprawdzimy tą kwestię właśnie. Tak? Co się dzieje? Dlaczego tak, dlaczego jest? Dlaczego tak on jest? Nawet w jego życiu zaczyna się takie problemy i on widzi, że on zrobił duży krok do przodu, ale to jest dalej... Musimy zrobić coś takiego, że ty mi to opiszesz, bo ja mogę zapomnieć. Żeby to zrozumieć. Coś tak jest. Chodzimy o zrozumienie, oczywiście. Bo teraz nie wiadomo właśnie, co... Co ja, oczywiście, ja to obserwuję, tylko że to mnie próbuje na dół ściągnąć. Wiem, o co chodzi. Ja ciągle. W takim razie ja teraz policzę do 3, wybudzisz się, będziesz tu i teraz i będziesz całkowicie rozprężona, będziesz się bardzo dobrze czuła. 1, 2, 3. Jesteś tu i teraz. Dobrze, że sobie uciekłam. Tak, troszkę się tam zaczęłaś rozpuszczać. No tak. Ale to dlatego, że jeżeli się momentalnie odczepi to, co myśmy odczepili, a to był duży ciężar, to ja się wcale nie dziwię. Tak, że ja po prostu... Bardzo dziękuję.